Cześć. Dzisiaj będzie o uchwycie na monitor. Niby prosta sprawa, niby uchwyt na monitor coś skomplikowanych nie należy, ale też nie wszystkim jest potrzebny. A z drugiej strony osoby, które tak jak ja przeżyły upadek monitora do przodu i tak jak ja nie zawsze mają porządek na biurku i tak jak ja zostawiły coś, co spowodowało punktowe zbicie matrycy, a straciłem monitor 34-calowy ultrawide HD 144 Hz z zakrzywionym ekranem, no to wiedzą, jak bardzo potrzebne są takie rzeczy. Ja jestem w procesie wyposażania dalej swojego studia, w którym to teraz nagrywam ten film. I postanowiłem nabyć takie coś. Jest to model F100A producenta, który się nazywa Nord By You, a tak naprawdę jest to uchwyt na monitor od 22 do 35 cali. Jestem już użytkownikiem takiego podobnego raczej urządzenia od jakiegoś czasu. W pracy mam podobne uchwyty. W domu kupiłem sobie taki sam jak w pracy, też tego producenta, ale model starszy. I zobaczymy, jak to wszystko będzie współpracowało z monitorem, który chcę wykorzystać tutaj do podglądu kamery, bo teraz nie widzę siebie, a słyszałem od mądrzejszych ode mnie youtuberów, że takie coś bardzo się przydaje. I co za tym idzie, postanowiłem taki monitor sobie tu zamontować. Ale że to biurko jest takie, no, jakie jest i często musiałbym ten monitor przestawiać, a tego robić nie chcę. Co za tym idzie, rozwiązaniem jest uchwyt do monitorów. Nie każdy taki uchwyt będzie pasował do mojego monitora. Ja mam monitor, zaraz wam pokażę, Samsunga 21:9, też 34 cale, czyli bardzo szeroki. Uchwytów za dużo na taki monitor nie ma. Ten akurat jest przeznaczony do właśnie takich ekranów 35-calowych od 3 do 12 kg. Dobra, rozpakujmy to, co jest w środku. Za dużo gadania, za mało pokazywania. Otwórzmy to. Uchwyt, oczywiście, certyfikat, że to uchwyt. Substancja przeciwwilgoci. Uchwyt zamontowany do tyłu monitora. A niech na razie zostanie w folii. I tak. Ten model wyposażony jest w taką dziurkę, port, no inaczej, w miejsce, gdzie możemy zacumować nasz kabel USB 3.0. To naprawdę jest bardzo fajna rzecz, ponieważ dzięki temu możemy podpiąć sobie jakiegoś huba USB i albo ładować na przykład telefon, albo po prostu korzystać z niego jako elementu, gdzie wepniemy swoją klawiaturę. Dobra, to jest stopka, która wyląduje na stole. Zaślepka. I tak, uchwyt składa się z dwóch ramion. Pierwsze, mocowane do zaczepu VESA, który jest z kolei wpinany w monitor. Dobra. Druga część, która ląduje tak naprawdę na biurku, ją przyczepiamy. Jest tutaj dość spora regulacja, jeżeli chodzi o grubość biurka, naprawdę do bardzo grubych blatów jesteśmy w stanie przyczepić ten uchwyt. Można go montować w trzech pozycjach i w tych
każdej z tych trzech pozycji mamy regulację. Fabrycznie jest to na najwęższym rozstawie. Kolejna rzecz to jest komplet śrub i kabli, kluczy. Czy coś jeszcze się znajduje? Podnieśmy to. Tak, druga część. Bez tego byłoby ciężko to zamontować. Dobra. Mamy już komplet. Ja to sobie pozwolę zabrać. Dzięki temu chwytowi mam zamiar zwiększyć ergonomiczność mojej pracy. Podnieść ergonomiczność mojej pracy. Mojego otoczenia. Ja chyba ten monitor przyczepię tutaj. Ale na potrzeby tego filmu pokażę Wam, jak to się robi z tej strony. Potem go oczywiście przesunę na drugą stronę. I tak. Mocujemy uchwyt. Tak, ale żeby to było jak gdyby z większym sensem, najpierw trzeba przykręcić tą część do siebie. Te dwie części muszą zostać sparowane. No. Uchwyt jest już zamontowany. To wkręcamy po prostu do stołu. Widzicie, mocno się trzyma. Jeżeli chodzi o sam proces montażu, no to musimy zamoczyć jeszcze dwie rzeczy. To. No i widzicie, sam monitor może być regulowany na szerokim dość w szerokim zakresie. Ta się sprężyna, z racji tego, że tutaj obciążenia nie ma, wypycha to wszystko do góry. I aby monitor był możliwy do zamontowania, to wczepiamy do tyłu, a tutaj ląduje śruba mocująca. Teraz przejdźmy do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli zamontujmy sam monitor. Mówiłem prawdę, monitor jest duży i ma proporcje ekranu 21:9. A to kawał drania. Wyobraźcie sobie, że taki dość ciężki ekran upada na coś, co akurat leży Wam na biurku. Dobra. Dobra, mamy już to gotowe. Ja tego nie będę zajmował, to powinienem zdjąć, ale jakoś myślę, że nie będzie to przeszkadzało. Tak. I w mojej ocenie cała historia. Da radę? Czy nie? Jak widzicie, lepiej to robić w dwie osoby, ale że jestem sam, to zrobię to sam. Dobra. I widzicie, jest i działa. Trochę mnie nie widać, no ale co zrobić. Dobra. I od tego momentu jestem w stanie regulować tym ekranem naprawdę w bardzo szerokim zakresie. Mogę naprawdę ten monitor do Was przybliżyć. Praktycznie na cały ekran, znaczy na całe biurko. Mogę go bardzo do siebie cofnąć. Mogę go mieć z tyłu. Tego się nie da zrobić z uchwytem, jeżeli chodzi. Tego się nie da zrobić z uchwytem biurkowym. No i w mojej ocenie ten monitor jest bezpieczniejszy. Jedna rzecz, o której wspomniałem, a którą i tak zamontuję dopiero wtedy, kiedy będę go przekładał na drugą stronę, to jest właśnie kabelek USB, który jest sprytnie schowany właśnie w środku tego uchwytu. Same kable możecie schować tutaj. Ta część plastikowa się odkręca. Tutaj chowamy kable, które następnie przechodzą tu i tu są chowane. Jeżeli chcemy założyć z tyłu taką zaślepkę, prowadnicę też na kable, no to możemy to zrobić. I dzięki temu nic nam się majtać nie będzie, a jeżeli chodzi o USB, to mamy je
zapewnione tutaj. Jedna jeszcze jest zaleta, o której nie powiedziałem, to jest to, że po tym jak zamontujecie uchwyt, to jest on obracalny, czyli możecie go zamontować w wersji pivot i operować z nim właśnie w takiej pozycji. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o uchwyt F100A producenta Nord By You, czyli NB. Jak widzicie, naprawdę kawał dobrej technologii. Proste rzeczy, dobrze wykonane, naprawdę dobrze będą nam służyć. Mam już takie w domu i mogę powiedzieć, że naprawdę warto takie coś sobie sprawić. A wy jak macie zamontowane wasze monitory? Podzielcie się, korzystacie z takich uchwytów, a może z podwójnych. Ja zastanawiałem się nad podwójnym, ale zdecydowałem się w końcu na dwa pojedyncze. Co wy o tym sądzicie? Do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie, cześć! A jak to teraz zdejmę, a jak to teraz zdejmę, a jak to teraz zdejmę. Chyba tak, tylko żebym nie spieprzył monitora. O, dobra. I palce sobie.